takie świadectwo działania Boga, wiecie, stawiam w zeszłym roku temu koledze dom. I oni się z żoną bardzo długo starali o dziecko. 6-7 lat najpierw to wychodziło, że to jest z jego winy. Gdzieś tam, że to on nie może mieć dzieci. Później przeszło, że to ona nie może mieć dzieci. Oni przyjechali do nas do domu coś zobaczyć, coś tam podług swojego domu, coś, żeby przenieść. I takie przyszło mi przeświadczenie, Duch Święty powiedział, żebym się pomodlił o nich. Zacząłem się modlić, zapewniam za brzuch, i zacząłem się modlić o to, żeby uwolnić właśnie to. Uwolnić uzdrowienie, żeby będą mieli to dziecko, tak? I on zadzwonił do mnie w zeszłym tygodniu. I mówi: Mariusz, ja nie wiem, mówi, co ty zrobiłeś, jak ty zrobiłeś, mówi. Ale ona jest w ciąży. Ja mówię: no nie ja, to nie ja zrobiłem, ja tylko najprostsze, co mogłem zrobić, stanąć w wieży, pomodlić się od nas, tak? I powiedziałem mu taką jedną rzecz, że to jest przedsionek tego, co Bóg dla ciebie szykuje. Mówisz, mówię, a cała reszta to jest dopiero kawalątek tego, co jest dla ciebie przyszykowane, to jest jedno, a drugim opowiem takie świadectwo działania Bożej mądrości. Ja się miałem problem w pracy z takim innym pracownikiem. I tak mnie wyprowadził z równowagi. Już kilka dni tak, że tak miałem z nim problem. Nie mogliśmy się dogadać, ale ostatni dzień był taki, że naprawdę wrócił. Myślenie wróciło ze świata i stanowiło mi sekundę. Naprawdę to było tarcie się o włosy, że po prostu go pobił, no, po prostu go zbił. Bo inaczej nie umiałem tego, nie umiałem, że tak powiem, nie mogłem jakoś tego inaczej zrobić. I on wyszedł tak z tej mojej budowy. Ja tu zaraz wrócę i zobaczę, co będzie. I wiecie, ja tak pierwsze co mówię, stanąłem, mówię: człowieku, jak? No jak? Mówię, przecież tak Jezus by się nie zachował. Stanąłem sobie w, jak to się mówi, w takim pomieszczeniu osobnym, zacząłem się modlić. I on faktycznie, on zaraz wrócił jeszcze gorzej się śniowany, jak wyszedł z tej budowy. I no i to nic nie tego, tylko awantura. No a ja już schodziłem, jak schodziłem z góry, mówię: nie, Boże, ty mi powiedziałeś, że miłością, tak? To jest mój brat. Mimo że on nie wierzy w ciebie, mimo że on się nie nawrócił, ale to jest mój brat. I wiecie, ja do niego podszedłem, mówię: Daniel, ale mówię, pewne rzeczy zrobię sam, pewne rzeczy no nie mogę puścić pazem, ale nie tak jak pierwszym razem zareagowałem złością, nerwami jakimiś od razu, że tak powiem, wywaliłem tak wszystko tym pierwszym razem. Drugim razem potrzebowałem to, co dostałem od Boga, iść do Niego spokojnie, porozmawiać z Nim spokojnie i ostać się w spokoju. I wiecie, że Jemu nerwy minęły, gdzie to jest człowiek uzależniony tam od różnych rzeczy i on przyleciał na ciśnieniu pewnie, bo nie miał tego, co chciał mieć. Nie dostał tych pieniędzy, które chciał ode mnie dostać, wiecie, ale Bóg mi powiedział: iść do Niego z miłością. I ta miłość ode mnie przelana na Niego, to słowo, które mu powiedział, on w moment stał się spokojny. On mu powiedział: Mariusz, ja Cię przepraszam. To, co jeszcze godzinę wcześniej byliśmy naprawdę, byliśmy sobie pływali, to on stanął, mówi: ja Cię przepraszam, mówi: zostańmy się w zgodzie, ręce żeśmy sobie podali i odeszli. No, taka jest Boża mądrość. Dzięki. Amen.